Siema. Nie powiem wam, co to za kołowrotki, żeby nie było znowu wielkiej bulwersacji testerów, którzy zachwalali je, jak one wyszły, jakie one są zajebiste, jakie jest super, jaki to jest zajebisty sprzęt sumowy, żeby każdy kupował. Ale pokażę wam, jak działają. Żaden z nich nie złowił 5 sumów. Ten nie wytrzymał 5 sumów na wertykalu i padł w Paryżu, a na Loarze w 3 godziny złowiliśmy 8 sumów. Fakt, pięknie połowiliśmy, trudne warunki. Trzeba było mieć ładnie skręcone, czyli bardzo mało już zostało do końca. Ale kończyło się tak. Także złowiliśmy na te 3 kołowrotki łącznie 12 sumów. Może, nie wiem czy 12, może mniej. Ale poczekaj. 8, 9, 13. No 13 sumów złowiliśmy razem na to. Na te kołowrotki padły, więc pytam. Jakie teraz kupić kołowrotki? Bo już dawno nie jestem w temacie, a nie chcę się nadziać na coś takiego. Za to co prawda nie płaciłem. Całe szczęście. Dobra. Dzięki.